Hej, witam Was, tutaj Dominik. Po dłuższej nieobecności na YouTubie chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak za niewielkie pieniądze można odnowić swój podjazd i dać nowe życie mocno zniszczonej i wyeksploatowanej kostce. Oglądajcie. Nieciekawie to wygląda, co? Pełno tam grzybów, glonów, mchu, błota, piasku. Dlatego czas na mycie wysokociśnieniowe. A zaczynam od nałożenia płynu odgrzybiającego TensiMos. Po upływie 15 minut objeżdżam kostkę dookoła małą i wąską dyszą, po to, żeby nie uszkodzić na przykład kwiatków czy też kamieni w klombie. Następnie przepinam się na duży talerz Mosmatic i jadę całość. We'll be right back.
W następnym dniu moja kostka jest wyschnięta na pieprz, więc nadaje się idealnie do zabezpieczenia. Aplikuję dwie powłoki, pamiętając o tym, żeby przed wyschnięciem jednej nałożyć kolejną. Jak widzieliście, wszystko odbywa się maszynowo, czyli szybko i efektywnie. Dzięki temu nasza kostka nie będzie wsiąkać na przykład kapiących olejów samochodowych, czy też wody. A co za tym idzie, tempo powstawania glonów czy mchu będzie zdecydowanie wolniejsze. Zostało jeszcze uzupełnienie spoin. Używam piasku dobrze wypłukanego, dobrze wysuszanego, takiego dedykowanego do kostki, więc wysypuję go na całość i delikatnie zamiatam. Czas na najważniejsze, czyli na efekt przed i po. Mam nadzieję, że Wam się podoba i jest chociaż ten mały efekt wow. Tak jak widzieliście, kostka została dokładnie umyta, wysuszona, zabezpieczona i na koniec zapiaskowana. Wszystkie zanieczyszczenia typu piasek i mech wziąłem oczywiście na taczkach ze sobą. A jeżeli chcielibyście, żebym taką usługę wykonał u Was i jesteście z południowej Polski, piszcie do mnie wiadomości na Facebooku, na Insta. Zachęcam do lajkowania, do łapek i do subów. W przyszłym tygodniu kolejny film, coś sobie wspólnie pomalujemy, a tymczasem ja już się z Wami żegnam, więc dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!